15-lecie szkoły, 95-lecie cechu i 320 lat rzemiosła bielskiego. To takie szczególne rocznice. Historia, trochę współczesności i zupełna teraźniejszość, kiedy założył cech szkoły. Najpierw szkoła zawodowa 15 lat temu, następnie gimnazjum, też zawodowe, przysposabiające do pracy, technika dla dorosłych, teraz szkoły policjalne. To wszystko są szkoły zawodowe, kształcące w zawodzie na różnych poziomach, ale szkoły zawodowe. Odbieram to jako tą nagrodę, ten taki tytuł honorowy, zasłużony dla miasta Biała Podlaska, jako reprezentant wielu tysięcy ludzi, którzy w historii naszego miasta od XVI wieku śpiewali w chórach, zajmowali się muzyką kościelną, przez to dawali ludziom jakąś nadzieję, towarzyszyli im w różnych sytuacjach ich życiowych, przy ślubach, przy chrztach, przy pogrzebach. Dawali otuchę w czasach zaborów, uczyli, że istnieją jeszcze inne wartości, bardzo głębokie, które nie da się przeliczyć ani na pieniądze, ani na żadne rzeczy materialne. Sami przez to kształtowali swoją osobowość, swoje serca, dzielili się tą radością ze swoimi rodzinami. I tak to traktuję, jako reprezentant tych wszystkich, którzy przez tyle lat służyli naszemu miastu, kościołowi tutaj w Białej Podlaskiej. Rzemieślnicza szkoła super jest.
Wypowiedział ciąg słów długi, że skorzystać chce z usługi. Fryzjer spojrzał nań z przekąsem, ze zdziwienia ruszył wąsem, zmarszczył czoło, klasnął w dłonie i rzekł w nerwach: to już koniec. Aha, absolwentów nie przyjmujecie. No dobrze, to już szkoda. Do widzenia. Przepraszam, słyszałam, że szuka pan pracy. Tak, szukam. A po jakiej pan jest w szkole? Rzemieślniczej. Rzemieślniku, król złoty, bawco. Słyszałem, że chcesz być mechanikiem czy sprzedawcą. Chodź, zatrudnię. Zapraszam, stary. Wolisz być w Irlandii, Gary? O Boże, wolisz być w Irlandii, Gary. Szukam cię długo od miesięcy. U obcych ty zarobisz więcej? No dla ciebie pracę na etacie. Przerwę, gdy zechcesz przy herbacie. Latem cię schłodzę, ugrzeję w luz. Dam na urlop, zapłacę ZUS. Kiedy zdarzy się?